Czołem ludziska, ja się nazywam Staszek Igraszkowski, a przed wami Thronefall, która jest małą grą o obronie królestwa przed najazdami, po prostu. Można powiedzieć, że troszkę inspirowana jest ta gra grą Kingdom, troszeczkę jest tutaj Tower Defense'u, po sobie za dnia budujemy, a w nocy najeżdżają nas wrogowie. Gra wylądowała właśnie, jak teraz oglądacie ten film, czyli 2 sierpnia w Early Accessie, więc gra będzie się rozwijała przez tam pół do roku, tak jak twórcy piszą. I na razie dostępnych mamy tylko 4 poziomy. I oczywiście z czasem będzie tych poziomów coraz więcej. Gra będzie kosztowała chyba niecałe $10, z tego co doczytałem, bo jako że nagrywam ten materiał dla was przed premierą, to w sumie nie mamy bladego pojęcia, jak będzie to wyglądało. O Jezu, czemu tu się tak naustawiały te budynki? Chyba dlatego, że gra pamięta moje osiągnięcia. Tak, wydaje mi się, że gra pamięta moje przejście z demka, więc będę mógł w sumie jeszcze raz przejść ten sam etap, zagram sobie na padzie. Czyli na pewno gra ma kosztować mniej więcej $10, a więc, no co, koło max 40 zł. Tak podejrzewam. Wy możecie sobie sprawdzić, bo ten materiał wchodzi na premierę. No i to jest, mówię, mała gierka stworzona przez 2 osoby. Więc nie można wymagać od niej wielu, Early Access, czyli dopiero będzie się rozwijać, ale skoro ma 4 poziomiki, to myślę, że możemy sprawdzić raz jeszcze ten poziom przede wszystkim, ale w ogóle sprawdzić, jak się w to gra i żebyśmy zobaczyli jeszcze raz, co i jak, więc tak, ten poziom ma stały zestaw, bo pewnie jest, tak, bo jest, tak, tu dużo perków jest do odblokowania, też tego, co czytałem, więc tu mamy stały zestaw plansz, bo ten poziom jest traktowany trochę jako tutorial, ale przejdziemy go raz jeszcze, żeby się po prostu nauczyć, bo nie będę zakładał, że wszyscy z was, prawda, znali i widzieli demko albo grali. Więc tak, to jest nasz król, jak w Kingdomie, jeździmy sobie królem i ten król będzie tu zbierał monety, będzie niszczył przeciwników i będzie rozbudowywał wioskę. Prawy trigger, żeby biegać szybciej. Dobra, i możemy teraz, zobaczcie, używać monetek ze skrzynki, żeby stawiać budynki. W nocy twoi wrogowie zaatakują. Mogę przytrzymać A, żeby zaatakować. Znaczy, żeby właśnie załadować w sumie noc. Tak jest. I mamy 8 przeciwników i oczywiście możemy z nimi walczyć. Użyj spacji, aby użyć swojej aktywnej umiejętności. Aha, dobra, to moja umiejętność właśnie nie wyszła, ponieważ użyłem jej za daleko od przeciwników. Tak, mogę też zrobić ciap. Tak jest. Dźgnij jednego. Muszę dźgnąć przeciwników 3 razy, żeby mi zaliczyło mojego małego questa. Cyk. Dobra. Wykorzystaj swoje złoto na budowę domów. Domy zwiększają twój dochód. I to jest tak, że tu nie ma czasu, że musimy się spieszyć, zanim nadejdzie noc. Mamy sobie swobodny czas na to, żeby zrobić co chcemy. Więc chcemy zwiększyć nasz dochód, stawiając domek. Proszę bardzo. Stawiamy 2 domek. I wychodzi na to, że postawimy też 3 domek. Bo na razie robimy to, co mówi nam tutorial. Świetnie. Dobrze prosperująca gospodarka to klucz do sukcesu. Każdy dom, który przetrwa noc, da ci trochę złota rano. Skończyło ci się złoto, więc czas rozpocząć kolejną noc. Więc tutaj są takie miejsca, gdzie można porozstawiać swoje budynki. Tak? No i można tu rzeczywiście bardzo mocno znaleźć inspiracje, takie dość intensywne inspiracje Kingdomem, chociaż moje wrażenia po demku były bardzo pozytywne. Uważam, że gra jest w stanie się delikatnie obronić swoimi własnymi pomysłami. Szczególnie, że no w Kingdomie było tak, że mamy po prostu lewo-prawo. Tutaj mamy trójwymiar, więc mamy wiele więcej możliwości, chociażby. Nadciąga wielka armia, mądrym posunięciem byłoby zbudowanie dodatkowych umocnień. I tu możemy zbudować wieżyczki i wieżyczka będzie strzelała, a potem można też rozbudowywać potem te wieżyczki. Okej. Okay. Zaczynamy noc, chociaż myślę, że najlepiej w sumie zacząć noc jak najbliżej będąc tutaj, tak? Jak najbliżej będąc wojowników. To jest, widzę, chyba 3. fala z 8 tam na dole było napisane. Widzicie, jeszcze pomaga mi wieżyczka strzelać. Gdzie mamy Tower Defense ogólnie, tak? No, rzeczywiście Tower Defense w klimatach średniowiecznych z elementami budowania wioski i inwestowania w domki, jak chociażby właśnie we wspomnianym wcześniej Kingdomie. No tak najkrócej można nazwać, ale wiecie, to nie jest wielki tytuł, wielka gra, to jest malutki projekt
dwóch zapaleńców prawdopodobnie, więc tak myślę, że trzeba będzie tę grę traktować. Czyli co, teraz mamy rozbudować dużo złota, by ulepszyć centrum zamku. Dobrze, by wiedzieć, co daje to ulepszenie zamku, a mamy szkolenie. Okej, okay, mamy zablokowane grę i dalej odblokować opcje, więc można potem powtarzać jeszcze te poziomy, bo to jest w sumie też ciekawe, że w tej grze będzie można powtarzać poziomy, ale wybierać sobie inny sposób rozwoju. Więc jakby to, że mamy cztery poziomy, nie oznacza, że tylko cztery gry rozegramy, żeby sobie w pełni poznać możliwości gry. Królewskie szkolenie, mamy więcej HP dla postaci i obrażeń, ataku dla twojej postaci. Gildia budowniczych każdego poranka, dom poziom pierwszego automatycznie ulepszane do poziomu drugiego, jeśli dostępny, plus 50 HP dla twojej postaci. Możemy wybrać, który rozwój. No, powiedzmy, że automatycznie ulepszane do poziomu drugiego, jeśli dostępny. A weźmy sobie królewskie szkolenie, mam wrażenie, że to drugie brałem podczas grania w demko. Wybrana przez ciebie ulepszenie sprawia, że jesteś znacznie silniejszy w walce. Twoja aktywna zdolność zadaje teraz więcej obrażeń. Skończyło się złoto, więc czas zrobić rozpierdziel wśród najeżdżających ziomeczków. Te mapy oczywiście będą się różniły z tego, co widziałem, ale zobaczcie, no! To robi różnicę. To robi różnicę. Jestem w stanie teraz one-hitować, że tak to ładnie nazwę po polsku. One-hituję przeciwników. Od tyca będę ich zachodził, bo nie będą świadomi tego, co ich zniszczy od tyłu. O właśnie. Ładnie. Dobra. Bardzo ładnie. Przeżyta noc. Od tego momentu to od ciebie zależy, co chcesz wydać, na co chcesz wydać złoto. Staraj się utrzymać dobrą równowagę między obroną a ekonomią. Mamy tutaj młyn. Odblokowuje możliwość budowy pól, aby zwiększyć dochód. Dobra. Ja chcę zbudować dochód. A, i mamy teraz, zobaczcie, ulepszenie. Albo ulepszony pług, czyli każda przyszła modernizacja tego młyna zwiększy jeszcze bardziej dochody jego, albo młyn eksploduje po zniszczeniu, zadając ogromne obrażenia wokół siebie. Obrażenia i zasięg wzrastają za każdym razem, gdy ulepszasz ten młyn. Chyba nie sądzę, żeby było aż tak źle. Więc zwiększmy sobie, że każdy kolejny upgrade będzie po prostu potężniejszy. Jeśli chodzi o dochód. I teraz tak, mogę wydać, widzę, 4 monety, żeby uzyskać dochód 2. Zobaczmy, jakie są inne opcje. Mogę wydać 2 monety, żeby znowu zwiększyć dochód o 1. Czyli de facto sami widzicie, że wyjdzie na to samo. Tu możemy zbudować koszary. I będę mógł wybrać rodzaj jednostki walki wręcz. Zróbmy to. Mogę wziąć, teraz wybrać mogę rycerzy, wszechstronnych wojowników dobrze pancerzonych, przeciwko atakom na odległość, albo oszczepników, czyli włócznicy, aha, tu oszczepnicy, tu włócznicy. Szybkie, silne jednostki zadają dodatkowe obrażenia wrogim, szybkim wrogom i spowalniają ich, nie są dobrym wyborem przeciwko jednostkom dystansowym. Teraz pytanie, czy nas atakowali głównie dystansowi, czy nie? Atakowali nas chyba tego zwykli żołdacy, nie pamiętam, żeby mieli, nie strzelali we mnie. Więc dobrze opancerzyć się ataką na odległość, tu natomiast weźmy sobie włóczników. Czemu nie? Dobra, i teraz co możemy robić, słuchajcie, z naszymi jednostkami? Więc tak, przytrzymaj X na padzie, bo gra na padzie, i poruszaj się, aż wszystkie twoje jednostki są zaznaczone. O, proszę bardzo, w taki sposób oznaczane jednostki. Uda się do wyznaczonego miejsca, wybrane jednostki za tobą podążać. O, nie mogę wybudować murów. Naciśnij ponownie lewy Ctrl X, aby kazać, zatrzymać się w miejscu, w którym aktualnie stoisz. Okej, okay. One się tutaj ustawiły. Dobra robota, możesz również nakazać swoją jednostką utrzymanie pozycji, kiedy rozmieszczasz swoje jednostki, przytrzymaj się z komendy o sekundę dłużej, aż na ziemi pojawią się okręgi. To zapewni, że twoje jednostki pozostaną tam, gdzie są, jeśli nie chcesz, aby się poruszały. Okej, okay. Czyli tu jest X i teraz co? A jaka jest różnica między... Aha, dobra, jest. Od tego momentu od ciebie zależy, co chcesz wydać swoje złoto. Dobra, czyli rzeczywiście będą wracać do tej pozycji. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać, kiedy ustawiłem ich tutaj. Przecież dobrze będzie je ustawić tak, żeby jeszcze wieża im pomagała. Strasznie dużo tych wojowników tu wyleciało. Trzeba jakiegoś tu dziabnąć jeszcze od tylca. Oj, tu już jest wojna. A, o kurcze. Nie no, ładnie! No muszę powiedzieć, że bardzo ładnie sobie... Ale czemu uciekacie? Halo? Wracać mi tu. Możecie stać tutaj nawet, żeby obie wieże was chroniły, dobra. O dobra, ustawiłem teraz mocno, tak? Przeżyta noc, królestwo 100% ochronione, bonus czasowy. Zbudujmy sobie w takim wypadku... Uuu, łucznicy zobaczcie są. Zbudujmy sobie mury. Niech będzie. Okej, okay, mamy mury. Może uda nam się ulepszyć wieżyczkę. Więcej zdrowia i obrażeń za 5 monet. Proszę bardzo, chętnie. I mogę ostatnie 4 monety... A, poczekajcie, bo tu jest ulepszenie. Tu mamy jeszcze buduj pole. Pola przynoszą dobre dochody, ale są bardzo podatne na ataki wroga.
Ale zobaczcie, że to kosztuje monetę, więc myślę, że tu lepiej wyjdzie, że wydamy te... Faktycznie, bo ten chyba nie za bardzo działał, ten młyn. Teraz działa bardziej, mamy teraz ładny przychód. Tak? I tu mamy coś jeszcze. Tu mamy... A, kolejną wieżę do zbudowania, to kolejny domek. Dobra, ale nie mam już pieniędzy. Więc możemy lecieć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. Ło! No i faktycznie atakują. Więc tu muszę zaraz podziałać z nimi. Cyk! O, my też tu próbują dziabać, skubańcy teraz. Ale dziwne jest to... No dobra, okej. Mniej więcej rozumiem. Widzicie, że strzały lecą we mnie. Czyli jakby jak już jest jakiś cel, to te strzały zawsze do tego celu dolecą. Tak? Te strzały zawsze do celu dolecą. Ale czemu oni zawsze wracają? To mnie fascynuje. Czemu zawsze sobie stąd idziecie? Czemu nie możecie zostać w miejscu, jak wam tu powiedziałem? To teraz spróbujemy bez oznaczania konkretnych miejsc. Tak? Bo może to nie działać w ogóle, tak się zastanawiam, czy to w ogóle działa w takim wypadku. Dobra, co się stanie, jak tu rozwiniemy bardziej? Da się w ogóle? Zamek już się nie da bardziej rozwinąć. Okej, okay. Zamku. Więc jednostek, szybsze uzupełnienie za 8. Dobra, zróbmy to. Proszę bardzo, ale... jeden rodzaj, tak? Jednostek, dobra, to tych postawimy tu. Tak? O. Bronili tutaj bliżej tego wejścia. Mamy jeszcze 8 monet. To możemy... Co możemy tu zrobić? Tu możemy... Dobra, rozwiniemy przychód. Proszę bardzo. A i teraz mam możliwość dodania kolejnego pola. Ale wiecie co? Zamiast tego chcę postawić dwa kolejne budynki. Na przykład w taki sposób. Tu mamy jeszcze jedno miejsce na budynek. I w taki sposób. Dobra. Okej. Okay. To jesteśmy gotowi, żeby rozpocząć kolejną nockę. To jest 7, zobaczcie, zaśmy. A, lecą, dobra, rozumiem. Okej, okay, rozumiem różnicę teraz. Oni po prostu rzucili się do ataku. Cyk. Jak się tutaj naprawdę rzucili. O kurcze. No dobra, tu jest prawdziwa wojna. Przeżyli wszyscy, czy niekoniecznie, bo widzę, że trochę poobrywali. Mamy chyba ostatnią noc. Uuu, i 4 potężnych wojowników tu czeka na nas. No dobra, oni chyba wszyscy wracają dlatego, że muszą się przegrupować i za każdym razem trzeba będzie ich ustawić. Ale wszyscy żyją. Przygotuj się na potężny atak. Tego nie mogę rozwinąć. Myślę, że rozwiniemy w takim wypadku... tutaj. 5 monet poszło na to. W sumie jesteśmy rozwinięci dość mocno. Nie wiem, czy jest sens rozwijać pola, skoro to nie jest już teraz ważne, chociaż to wszystko. Dobra, zróbmy ulepszenie domku. Tak po prostu. Widzę, że nad nie ma ja. Dobra, postawimy jeszcze jedną wieżyczkę. Bo rozumiem, że to nie ma znaczenia, ale uzupełnimy wieżyczkę i... A, chyba, że mogę jeszcze, słuchajcie, rozwinąć mury. Nie wiem, czy ja to zrobiłem. Nie da się rozwinąć murów. Dobra. To zrobimy tak. Jednych wyślemy do walki. Też widzę, że tutaj się wszyscy postawili. Dobra, to możemy ich tutaj postawić, że w razie czego... Albo wiecie co, zrobimy tak. Niech oni tutaj... Czekajcie, wezmę ich. I postawię ich na sztywno. Tak, proszę tutaj bronić tego miejsca i nigdzie nie iść. Ja sam ich tutaj poobstrzeliwuję z dystansu. Proszę bardzo. Jest potężniejsza dawka przeciwnika. Tak, tu rzeczywiście przeciwnik jest... No właśnie, czyli teraz dojdą do muru. Na początku muszą zniszczyć mury. Syk. Ło, jak to bije mocno, zobaczcie. Użyj... Lokować acel ataku. Aha, dobra, że mogę... Dobra. Także atakuję jednego przeciwnika teraz, tak? Ja się nim zajmę, a tam się zajmą moi rycerze. Dobra, może być tak. Ja tego odciągam. Dobra, poszło. A, nie będzie chyba problemu. O, ten jak ucieka już. Chyba, że mnie zobaczył i na mnie się chciał skupić. Chyba tak. I proszę bardzo, mamy zwycięstwo. Jest to taki tutorialowy trochę poziom, więc zakładam, że to jest po prostu tak, o. Poziom 4. Wbiłem. Może dlatego, że... A no właśnie, nabijam jakieś... po zwycięstwach nabijam pewnie, tak jak w roguelike'ach bywa, jakieś odblokowajki. Leffa włócznia? Czy letta to jest? Nie mam pojęcia. Szybki atak wręcz, to jest pasywne. Zdodaje dodatkowe obrażenia wszystkim szybko poruszającym się wrogom i spowalnia ich na kilka sekund. Skuteczne przeciwko szybkim przeciwnikom. Aktywne, ulecz się i znacznie zwiększ prędkość ataku na krótką chwilę. Jeśli aktywujesz zdolność mając poniżej 30% maksymalnego zdrowia, efekt utrzymuje się dłużej. A widzicie, odblokowujemy różne rzeczy, tak? Czyli z czasem, jak zdobywamy punkty, teraz ciężka zbroja odblokowaliśmy, czyli masz niewiarygodnie dużo zdrowia, ale jesteś nieco wolniejszy w nocy. No, pozdobywaliśmy trochę tych punktów. Łaj, to podblokowuje sporo rzeczy.
biczowe. Poziom 6. Trwale odblokować nową ścieżkę ulepszeń dla swoich jednostek, wręcz jednostki z buzdyganami mogą atakować wszystkich wrogów znajdujących się blisko nich jednym potężnym ciosem. Okej. Czy to się coś nie zbagowało, że mi tyle tutaj punktów nawaliło? Może nie. Poziom 6, jakieś ulepszenie zamku jest do odblokowania. Ale udało nam się wygrać pierwszy ten. Tutaj mamy, zobaczcie, 6 koron. A tam była tylko jedna korona, więc zobaczymy, o co chodzi. Najlepszy wynik, pokaż, tabelę wyników nie ma. I co my tu możemy zrobić? A, mamy misje, zobaczcie, widzicie, czyli są plansze jedne, ale są różne misje, czyli osiągnij zwycięstwo, osiągnij wysoki wynik, osiągnij zwycięstwo bez łuku, osiągnij zwycięstwo za pomocą, co do mutatorów mamy, wyzwij boga żółwia, wrogowie mają znacznie więcej zdrowia, ale zdobywasz 20% więcej punktów i doświadczenia, jeśli wygrasz. Osiągnij zwycięstwo za pomocą, potem jeszcze węża i zamku, którego mamy nieodblokowanego. Potem jeszcze jest żółw, mamy jeszcze bóg tygrysa i coś jeszcze. To możemy sobie rzeczywiście zrobić taką zmianę, że weźmiemy sobie włócznie. Teraz pytanie, wiecie co? To jest K! Długi łuk, to jest lekka włócznia, a nie leffa czy letta, ale to według mnie w ogóle do K nie jest podobne. No dobra, czy weźmy sobie tę lekką włócznię, żeby nie używać? No, łuk bardzo rzeczywiście jest przydatny. Można wybrać jakiś atut. Tak, czyli to tak, twój zamek centralny produkuje złoto, a dochód wzrasta z każdym razem, gdy go ulepszasz. Twoje wieże mają znacznie większy zasięg, a ich pociski zadają wrogom znacząco większe obrażenia i właśnie wygrywają dużo zdrowia. Wiecie co, weźmy sobie wieże magiczne może? Czemu nie? I mutatory, czyli utrudnienie. A dajmy sobie tego boga żółwia i dodatkowy lepszy wynik będzie, okej. Okay. Czyli widzicie, to nie jest tylko to, że gramy sobie na jednej mapie i koniec. Mamy też różne misje, które pomagają nam, prawda? Zachęcają nas do tego, żebyśmy zagrali raz jeszcze. Tylko, że z trochę z innymi zabawkami. Teraz zobaczmy. Prawdopodobnie będzie coraz więcej ziutków najazdowych, tak coś czuję. Z różnych stron będą chyba najeżdżać. Na razie ziutki jakieś najeżdżają nas tutaj. Mapa też jest inna, czy w ogóle można się przedostać przez wodę? Nie można. W ogóle bardzo śmieszny jest ten król jeżdżący na tym koniku. Załóżmy wioskę. Centrum zamku jest. No i teraz co? Gdzieś tutaj dla bezpieczeństwa postawimy pierwszy domek, żeby jakiś zysk był. Teraz zobaczmy, co w ogóle mamy dostępne. Mamy dostępne wieżę obronną, młyn i wieżę obronną i młyn. Dobra, i tutaj mamy jeszcze młyn. Okej, okay, a młyn daje jeden dochód na razie tylko. Wiecie co, może wieża obronna jednak. Ja bym postawił na wieżę obronną, przypadek, żeby coś tutaj się na początku chronić. Co prawda jest tylko 3 przeciwników, więc nie powinno być problemu z nimi. 13 fal jest, jak widzicie. O, proszę bardzo. No teraz troszkę inaczej to działa. A, ja mam leczenie, jak dobrze pamiętam, tak? I też szybciej atakuję, dobra. Czyli ja faktycznie teraz jestem na pierwszej linii. To by mi się rzeczywiście przydało jakieś ulepszenie, które faktycznie zwiększa mój atak. Oj, teraz proszę bardzo, mam tylko jeden. No, zdobyłem tylko jedną monetkę, ale jeszcze za zabójstwa, tak? No właśnie. Więc możemy postawić drugą wieżę, ale myślę, że trzeba też zwiększyć może dochód, faktycznie. I co byśmy tu chcieli? O, są znowu, o, patrzcie, coś innego, ulepszony pułk. A, nie, eksplozja, dobra. Ulepszony pułk, zdecydowanie. I teraz zainwestujemy w 3 pola, żeby móc ładnie zarabiać pieniądze. A gdzie jest trzecie pole? Czemu tu tylko 2? Halo, oszukali mnie? Czuję się oszukany, nie mam co zrobić z tą złotówką. Myślałem, że zawsze są 3 pola. Dobra. Jak jest, tak będzie. Jedziemy na ziomków. Myślę, lepiej atakować ich, myślę, właśnie tak, żeby mnie nie atakowali. Jednocześnie ja mogę tutaj ich też tutaj przypierdzielać. Ja zbieram też agro na nich. O, właśnie tak, zbieram agro. Oj! Tak zebrałem agro, że... No właśnie. O! Tu już szybciej wchodzę, ale widzicie, że moja prędkość ataku jest bardzo potężna. No, ale muszę powiedzieć, że to jest niebezpiecznie. Zaraz mi zniszczą w ogóle wieżę. Dobra, cyk. Okej, okay, a mam nadzieję, że ta wieża się po prostu sama zregeneruje. Co my tutaj mamy? Co to jest? Jakiś nowy przeciwnik? Co to jest za typ przeciwnika? Możemy się coś dowiedzieć o tym? Nie wiem. Ale jest, kurczę, niebezpiecznie, bo teraz tam 2, tu 8? To coś czuję, że musimy sobie chyba jeszcze pomóc jedną wieżyczką. Tak mi się wydaje. Gdzie można koszary budować? Pewnie nie można na razie. To jest 7 monet. Dobra, postać staje się silniejsza i więcej opcji budowy. Dobra, postawmy to. I co my chcemy? No i właśnie.
Wiecie co? Chcę więcej obrażeń, tak? Moje szkolenie. O Jezu, 20 monet, żeby tu coś odblokować. Proszę bardzo, co to jest? Koszary. Możemy zdecydować, jakie to koszary będą. Tutaj mamy kolejną chatę. Jak zobaczmy, co dalej tutaj jest. Tu jest chata. Tutaj jest łuczniczy poligon. Jednostka dystansowa. Tu znowu wieża. Tu są mury. No, widzicie, czyli warto było szybko ulepszyć. Tutaj mamy znowu jakiś przychód, w razie czego, ale no na razie... Możemy na razie ograniczyć do tego jednego pola. Przychód będziemy na razie skupiać się z tym przychodem. O, tu jest wieżyczka, super. Tu jest wieżyczka. Przychód bym chęcią skupił na razie na tych domkach, bo one też dają jakiś przychód, chociaż pewnie łatwiej jest generować przychód, jak zamrzycie... Co to jest? Bije mocno to, jak widać. Przychód był łatwiej generować. Moim zdaniem będzie... Dobra. Super moc. Tylko oj. Prawie zginąłem. Ale faktycznie, jakby nie mam łucznika, więc już nie jest tak łatwo, ale... Dobra, muszę zwrócić ich uwagę, właśnie o to chodzi, żeby na mnie szli. Dobra, okej. Znowu prawie zniszczyli mi wieżę. Czekajcie, musiałbym odbudować wtedy. O, idą łucznicy. 8 łuczników tu. O, jest 8 łuczników wszędzie. O kurczę, to może być niebezpieczne. Skoro tyle łuczników. No tak, postawmy w takim wypadku wieżę. 5 mogę wydać monet, żeby mieć lepszą wieżę. Ale wiecie co, ja sobie tu chyba postawię rzeczywiście mury. Żeby trochę chronić w ogóle nasze tutaj. No i fajnie byłoby też mieć jakieś jednostki. Z drugiej strony... Postawimy na razie jakiś domek tutaj. Żeby też zwiększyć przychód. No dobra, zobaczymy. Czyli widzicie, czyli jakby no, można mieć różne strategie też na tę grę i to jest fajne. Nie wiem teraz, czy większy zasięg mam ja, czy wieżę. O nie, zobaczcie, ładnie. Łucznicy schodzą ładnie od wieży. Na 2 szoty, widzę. Tu trzeba pomóc, moim zdaniem. Odpaliłem super zdolność, oczywiście niepotrzebnie. Dobra, na razie tylko skupiam się tutaj, bo... No właśnie, tam też się robi gorąco. Dobrze byłoby tutaj trochę zadziałać. Teraz tu pomogę. Tak jest. Robiłem moc, która oczywiście tutaj robi rozpierdziel, ale w krótki czas tylko. Ale jest dobrze. Nie wiem, jak sobie radzi wieża na dole. Radzi sobie chyba wystarczająco dobrze. Tak. 15 jakichś dziwnych robali nam wychodzi z południa. A to znaczy, że ja wolałbym w takim wypadku ulepszyć wieżę na początek. Proszę bardzo, jest lepszą wieżą. Podobno mam wieże magiczne. Tak wybrałem. Więc mam nadzieję, że rzeczywiście będzie magiczna. Mamy kolejny domek. Mogę postawić wieżę tutaj na narożniku. A to była też taka wieża dodatkowa. Okej, ja wolałbym rzeczywiście zwiększyć może obronność. Dobra, reszta może pójść. Może na jakichś jeszcze, słuchajcie, może na łuczników właśnie, słuchajcie, zobaczymy. Łucznicy z długim łukiem. Długie łuki są bardzo, mają bardzo duży zasięg, ale są dość kruche. Świetny wybór, jeśli uda ci się utrzymać je na bezpiecznej odległości. Kusznicy mają niski zasięg, ale wysokie obrażenia. Są opancerzeni przeciwko atakom na odległość. Dodatkowe obrażenia przeciwko jednostkom dystansowym, mniej skutecznie przeciwko jednostkom latającym. Okej, kusznicy wydają się naprawdę ciekawi. Ale ci mają długi zasięg. Tak? Dobra, ale weźmy kuszników, bo mnie ciekawią. Zapraszam państwa kuszników. Oj, tutaj tak, X-em zabieramy ich. Zapraszam, powoli będą chodzić, ale myślę, że będą tutaj starać się... Będą starać się tutaj chronić. Tak. I bronić tego miejsca. W tym miejscu tutaj mam Macia stać i będziemy wszystkich bronić. Mogę postawić... Aha, no właśnie. A dobrze jest postawić chyba jednak, słuchajcie, młyn i... W razie, gdy jedna zostaje monetka, to po prostu móc dorzucić jeszcze jeden. Nie wiem, jeszcze jedno pole. Mamy piątą falę. Oje, to jest coś innego! Co to jest? O kurcze! To są jakieś roboty! Spodziewałem się tych smoków jak ostatnio. Dobra, jakby średnio mi zadziałało fakt, że... O kurcze. Dobra. Chodźcie no tu. Atakować dziadów! Oni muszą chodzić ze mną w takim wypadku, żeby atakować chyba. Dobra, puściłem ich wolno. Dobra, czy jednak ci kuśnicy, którzy byli tu ustawieni, nie był dobry pomysł. Jak widzicie, oni sami po prostu, sami się chyba pogubili, chłopcy. 20 łuczników, 20 tych, o kurcze. No dobra, dobra, zobaczmy. Więc widzicie, pierwszy etap wydał się taki prosty. Tu postawię tych kuszników i niech oni tutaj stoją na zewnątrz. Na razie. Mogę też, oczywiście mam teraz 8 monet. Dobra, trzeba zainwestować trochę w przychód chyba.
Zainwestuję teraz wszystko w domostwa. Żeby wszystko generowało mi więcej pieniędzy jeszcze. Tak, i ulepszymy jeden domek. Dobra. Okej. Dobra, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Skupiamy się teraz mocno tutaj. Tu mamy wieżę dobrze rozbudowaną. Dobra, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu idę już pomagać. Tak jest, bo widzę, że atakują wieżę przede wszystkim, ale nie tylko. Oho. O, się tam łucznicy wchodzą. Cyk, leczenie i atakujemy tutaj wszystkich. Wiesz, można tu ich wyciągnąć tak, żeby dwie wieże ich atakowały. Dobra, tutaj rzeczywiście mocny wpierdziel, lepiej uciekam na razie. A tam kusznicy będą na razie walczyć na tyle, ile mogą. Dobra, tu jest mnóstwo łuczników. Cyk, moc, super. Przydałby się coś, co robi obrażenia obszarowe. Oj. Dobra, widzę, że kusznicy znowu idą do walki. No. Jest grubo. Ale sami widzicie, że nie ma opcji. Dobra, super atak. Trochę tutaj wyrżniemy w pień. No jest ciekawy, tak, widzicie, pierwszy etap pokazał. O, ta gra będzie super easy. Nie jest, jeszcze włączyłem sobie różne moce. Nie jest tak pięknie, równiutko i cudownie, jakby się mogło wydawać. No dobrze, jest wyzwanie, to lubię. To lubię, no tam dużo poleciało, widzicie, monetek. Ło, jak to stąd? Stąd też może coś przylecieć? Co to znaczy, że trzeba postawić kolejną wieżyczkę? Czy będziemy chcieli zwiększyć przychód? Co mogę tu zrobić? Mogę więcej jednostek, szybsze uzupełnienie za 8. Ale ja myślę, że to jest też moment, kiedy chcielibyśmy chyba zainwestować również w takich ziomeczków. I mam odblokowanych biczowych. Cep bojowy może równocześnie atakować wszystkich wrogów w kręgu wokół siebie. Czyli innymi słowy, to są dobre jednostki do właśnie atakowania obszarowego. Bardzo chętnie. Więc ja chętnie wezmę panów. Tutaj. I panowie będą stali w tym miejscu. Kusznicy mogą stać w bezpiecznym miejscu za murami tym razem. Tu możemy kolejny domek postawić. I ja myślę, że skoro atak idzie z tej strony, to ja zainwestuję sobie w lepszą wieżę. I zainwestuję też w lepszy dom tutaj. Żeby mieć większy przychód. Dobra, jestem gotowy. Jedziemy. Przyjemnie. Przyjemnie. Ale to są latające ziomy. Czyli ja nic im nie zrobię. Dobrze, dobrze. Nie wiedziałem, że to są latające ziomki. One też atakują, widzę. No widzicie? No dobra, atakujące ziomki. Łoj, tam niszczą budynki. Halo! Zniszczyli mi dom! I to ten, który był najbardziej ulepszony też, nie? Okej. No dobra. To teraz będę... Tylko właśnie nie do końca... Wiecie co, jeszcze nie rozumiem tych tej symboliki. Właśnie to jest najgorsze. Co tu mamy? X? Co to trzeba zrobić z tym? X, a wiecie co? Może to się automatycznie odbudowywuje? To też zostało zniszczone, tylko nie daje przychodu prawdopodobnie, tak? Tak mi się wydaje, że nie daje przychodu. Damy tu 4 punkty. Żeby móc postawić na przykład kolejne 2 pola. To są bardzo kruche, też mówili, tak? O, tutaj można postawić. Dobra, mam 4 jeszcze punkty. A tu też lecą chyba lecące szmergle jakieś. Mam 4 złota właśnie. Najgorsze, że mam 4 złota. Wydawało mi się, że może jeszcze postawię jakąś wieżyczkę. Mogę tu ulepszyć. Co tu jeszcze było? Tutaj mam... A tu mam wieżyczkę jedną, dobra. Okej, i mam jeszcze jeden punkt. Ten punkt możemy zainwestować na to pole jeszcze. Tak mi się wydaje, że X oznacza, że nie dadzą przychodu, ale to się tak tylko domyślam na razie. Co tu się dzieje? Czemu tam strzelają? Nie zauważyłem, co też idą? O kurczę, dobra, tam jest jakaś jazda. Dobra, to pomożemy tym, bo nie zauważyłem też w ogóle, tutaj jakaś jest akcja z tej strony, muszę przyznać. Też lecą. Dobra, uruchamiam moc. Oj. No i prawie zginąłem znowu. Dobra, tutaj na razie bronią mocno. Oj, tak ja muszę uciekać, bo niestety ledwo żyję. Muszę wrócić do środka. Oj, patrz jaka tutaj armia idzie. Zniszczyli! O kurczę, jaka tu armia przyszła i wszystko zniszczyli mi tutaj, zobaczcie. Wszystko. Idą teraz na kolejną wieżę. O kurczę. Grubo tam. Tam wojownicy pilnują. Coś czuję, że tutaj powinni włócznicy, kuśnicy stać wcześniej. Włączam moc. Czuję, że jesteśmy za słabi jeszcze, żeby to wszystko tu eliminować. Tak w 100%. No, faktycznie jest wyższy poziom, no. I proszę bardzo, odbudowane, ale to, co jest odbudowane, to wiemy, że niestety... Czy to jest finalna fala? Chyba jeszcze nie. Ale przychodzą nowi przeciwnicy. Mamy 16 monet. No dobra, to czas... Myślę, że rozwinąć wieżyczki w takim wypadku.
żeby tutaj też ta wieżyczka mogła jak najszybciej strzelać. Jak tu zaoszczędzić 20 monet, żeby ulepszyć bardziej? Dobre pytanie. Okej. Dobra, ziomki. Zapraszam was tutaj i wy tu musicie, kurczę, tutaj stać i chronić. Tak samo jak wy, ziomki. No wy jesteście strzelające ziomki, a jednocześnie, kurczę, chroncie ten teren. Tu proszę chronić teren. W tym miejscu. Tak? A tutaj latające też są szmergle. No ci muszą chronić przed przyjazdem tych kolegów. Dobra, mamy jeszcze trochę pieniędzy. To ulepszę jeszcze jedną wyżyczkę. Dobra, ulepszyłem wyżyczkę. Niech tak będzie. Jedziemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest fala 9 z 13. Okej. Dobra, tu widzę, że są latające. Tu ładnie działa. A, no właśnie, tu będzie najgorzej. Tak, tu będzie najgorzej. Maksymalnie uderzyłem, jak jestem w stanie. No niszczą. Widać, że bardzo łatwo tutaj mogą zniszczyć budynki. Nie wiem, czy mogę zbudować... Nie wiem, czy mogą tu zbudować mur. Tu już wieżyczka nie... Tu już wieżyczka leży. Nie jest bezpiecznie. Zdecydowanie nie jest. Zobaczmy, co tutaj. Tutaj są tylko monety, tak? Dobra, tam poszli na kuszników. Widzę, że moje... Ojojoj, dobra, nie zauważyłem, że mam HP nisko. Ale wieżyczka daje radę, ale co z tymi wieżyczkami, że miało być wieżyczki, słuchajcie. Kurczę, tam niszczą mi te pola. Co z tymi wieżyczkami magicznymi? Cyk. Dobra, typa ubiliśmy. Dobra. 14 hajsu. Ale teraz leci więcej hajsu jeszcze z domów. Czyli tak naprawdę w tym miejscu bardziej opłaca się robić domy. Tak? Dobra, ale mam 21 hajsu. Nic nie ulepszy, ale zobaczymy, co oznacza kolejny poziom ulepszenia zamku. Więcej opcji budowy, a twoja postać staje się silniejsza. No dobra, zobaczmy. Zebrałem te 20 monet. I co my mamy? Ulepszenie, czyli więcej HP dla postaci i znowu ataku dla jej po raz drugi. Dowódca. Jednostki poruszą się szybciej, gdy nimi dowodzisz. Posiadasz aurę leczącą, która leczy sojusznicze jednostki w pobliżu. Plus 30% ogólnego bonusu do obrażeń zadawanych przez twoją postać. Ciekawe. Ciekawe. Ale wolę wziąć to po raz drugi, bo jednostki zostają w domu. A jakbym rzeczywiście szedł na przykład w jednostki, to mógłbym rzeczywiście zainwestować w coś fajnego. Patrzcie, tutaj są jakieś... Wow, kolejne koszary, ale patrzcie, tutaj opcji wchodzi nagle. Tutaj mamy kolejne koszary. Tu mamy kolejne... O kurcze! Kolejne wieżyczki, nie stać mnie na to. Ojojoj, no to widzicie, dobre zarządzanie ekonomią pozwoliłoby tutaj naprawdę troszkę zabezpieczyć teren. I tu mamy jeszcze jednych, tu mamy jeszcze łuczniczy poligon znowu, a ja mam bardzo dużo jednostek, które znowu na mnie idą i nie wiem, czy sobie z tym poradzę, mając jedną monetę. Pewnie nie. Pewnie nie. Tu też coś się zawiesiło, tak? Aha, dobra. Czyli tu możemy sobie po prostu, zobaczcie, mury ulepszyć. W dowolnym miejscu rozumiem, że to od razu daje 12 monet i to wszystkie mury są bardziej ulepszone. No dobra. Okej. Zobaczmy, co jesteśmy w stanie osiągnąć tym. Czy ci kusznicy powinni tam zostać? Moim zdaniem nie. Zapraszam kuszników. Też tutaj do obrony. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Ja tu już wszedłem na pełnej świni do nich. Tak jest, dziabiemy tutaj typów. Tam też oczywiście, tam jest moje wojsko drugie, które też chroni. Dobra, ale kusznicy, wy powinniście tam mądrze zarządzać, a nie tak się rzucacie na nich tam. No właśnie, teraz będzie wam gorzej. Szanowni państwo, łucznicy, kusznicy. Dobra, odpalam umiejętność. A w sumie to trochę dobrze, także... No dobra, tutaj mogło się... O kurczę, mogło się przebić. Gdzie są moje jednostki wsparcia? Tam są. Też całe zniszczone. O kurczę! O kurczę! No to jest grubo, słuchajcie. Bo się przebili. Przebili się przez mury. Tak jakby tutaj musielibyśmy być gotowi, słuchajcie, na to, żeby... Ale niszczenie. Musi być gotowi na to, żeby otwierać ich ataki. Kurczę. Się zrobiło niebezpiecznie. I to bardzo, nawet bym powiedział. I praktycznie niszczą mi wszystko. Patrzcie, jak oni dewastują po prostu całą moją tutaj wiochę. No i też atakują zamek. Przegrałem. Zniszczyli mi zamek. Zaliczyłem porażkę. No ładnie. Jakieś ulepszenie zamku mamy. Poziom 7. Umocnienie zamku. Twój zamek posiada znacznie więcej punktów życia i strzela strzałami o wiele szybciej i ma większy zasięg ataku. Okej.
Dobra, ale to mój zamek, tak? Dobra, co jeszcze odblokowaliśmy? Perk point? Do każdej gry można wnieść plus jeden profit. Co to znaczy? Nie wiem. Może, a wiecie co, może to się stało, stało odblokowane mogłoby być. Kontynuuj, spróbuj ponownie. Kontynuuj, damy. Dobra, czy możemy jeszcze raz spróbować? Możemy spróbować jeszcze raz, tylko słuchajcie, sobie trochę zmniejszymy poziom trudności. Co to znaczy? To znaczy, że tutaj odpaliłem sobie, widzicie, mutator, czyli wrogom jest znacznie więcej zdrowia, ale zdobywasz więcej, no właśnie, znacznie więcej zdrowia. Spróbujmy, żeby wyłączyć na razie mutator. Zostaniemy nadal przy bez łuku, żeby zrobić sobie jakieś większe wyzwanie. Natomiast teraz tutaj mamy zamek. A, i mogę włączyć dwa atuty. Teraz już rozumiem. Twój zamek centralny produkuje złoto, dochód wzrasta od każdym, gdy go ulepszasz. Twoje wieże mają znacznie większy zasięg, a ich pociski zdają wrogom znacznie większe obrażenie, niby to było wieże magiczne. Ja bym to zostawił. Tylko teraz strzela strzałami. Tutaj jest duży atak. Ja bym dał jednak na razie uniwersalny dochód. Bez mutatorów. Zobaczymy, co to da. To musiała być naprawdę szybka gra, żebym to mógł zdążyć pokazać, bo tak w sumie... Wiecie jak jest. Dobra, zrobimy to na szybko. Czyli tak, skąd idą? Tutaj idą ziomki. To tutaj mamy... Dobra, tu mamy to, tu mamy... No dobra, tu gdzieś mamy jeszcze jakąś... Tu mamy farmę. No dobra, to na razie postawimy tutaj po prostu tę wieżyczkę. I mam możliwość jeszcze rozwoju tutaj, więc postawimy tutaj domek. Dobra. Okej, okay, i lecimy na początek z tym. No dobra, czyli jest wyzwanie. Sam sobie też oczywiście to wyzwanie powiększyłem tym, że... oczywiście... O, ma rzeczywiście większy zasięg, nie? Sobie sam te zadania też powiększyłem, bo sobie włączyłem specjalną... Włączyłem sobie trudniejszy... Trudniejszy jakiś tam perk sobie narzuciłem. Więc nie wiem teraz, czy rzeczywiście warto budować te... Ja myślę, że zainwestuję na razie w rozwój chaty w postaci właśnie budowania chat. Dopiero potem będę się zastanawiał, co dalej. Chociaż myślę, że postawimy jeszcze jedną wieżyczkę, żeby właśnie obronność i dochód mniej więcej porówni jakby rozprzestrzenić. Tak, żeby było równiutko. A najgorsze jest to, że tak jak widzę, że oni tutaj strzelają, a jak już ta postać ma zginąć, to i tak w nią strzelają dalej. Dobra, jedziemy. I też można popychać, trochę spróbuję jakoś inaczej się rozwinąć teraz, żeby jakoś zróżnicować troszkę mój gameplay w tym momencie. Dobra, przeżyliśmy noc i teraz mamy tam dwa jakieś pełzające robaki. Chyba, że to są latające robaki. Tu mamy też 8 ziutów. Ale moglibyśmy zainwestować, słuchajcie, w takim razie od razu w lepszy zamek. I sobie weźmiemy... Jeśli moja postać miałaby być słabsza... Bo to rzeczywiście zobaczcie, że obrażenie będą tylko HP mi wzrośnie. Ale też każdego poranka dom poziom pierwszego automatycznie ulepszony do poziomu drugiego jeśli dostępny. Spróbujmy. Spróbujmy pójść w tym kierunku, tylko teraz moja postać nie jest aż taka potężna. Ale zobaczymy, co to da. Mam jeszcze dwa punkty, więc mogę wydać tutaj. Wiemy, że przynajmniej jeden domek będzie ulepszany samoczynnie. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cyk. 3. Trzecia fala z 13. A to jest tak pełzający Stefan. Dobra, teraz jednak pełzający Stefan, tutaj idą na mnie. Ale ja się już tutaj wbijam. I cyk, moc specjalna. Dobra, tu też na mnie ledzie. Ale polazło na mnie mocno. Ziomeczek, gdzie wy tu, co ty tutaj? Co ty próbujesz tu odwalać? Faktycznie trudniej jest na pewno z tą. Że nie mogę z łuku z daleka, tak? Na pewno zwiększa to poziom trudności. Dobra, o, i mamy ulepszony domek. I to lubię widzieć. Dobra, za... Wrzucimy sobie mur. A co my tu chcemy jeszcze? Możemy sobie jeszcze... Teraz gdzie oni w ogóle wchodzą? Teraz mamy atak z wielu stron. To może przydałoby nam się jeszcze jedna wieża. No właśnie, wieża ochronna może tu by się przydała. 3. Na razie nie ulepszam wieży żadnych. Mogę też jeszcze tam muszę wieżę postawić, ale to za chwilę. Natomiast myślę, że jeszcze trzeba by tutaj gdzieś coś... wzmocnić jeszcze jedną wieżą. Jeszcze tu chyba można było gdzieś wieżę postawić? Tak. Dobra, to później. Jedziemy. Oczywiście muszę im teraz pomóc w walce z tymi szmerglami. Ale tam widzę, że łucznik w ogóle spada na jednego hita, więc to jest super. To się zajmę oczywiście jeszcze nimi. Zresztą się nie wiem, czy warto, tak? Nie mam już takich potężnych ataków, obrażeń. A tutaj widzę, że na razie niewiele wnoszę. Rzeczywiście większe obrażenia są po prostu od wieżyczek. I proszę bardzo, bardzo ładnie te... Dobra, bardzo ładnie te wieżyczki dały radę tutaj. I mamy troszkę złota. Na razie widzę, tu się bardziej opłaca iść w mieszkania, w budynki, niż
w młyn, w który zainwestujesz i nie wiesz, czy to się opłaci. Postawimy, dobra, wieża jeszcze nie. 15 jakich ziomeczków leci z tej strony. A to są te turlające się kulki, tak? Te turlające się kulki, to może rzeczywiście coś poświęcimy to. I może faktycznie damy sobie tutaj wojaków. I weźmiemy sobie tak, oszczepnicy szybkie, szybkim wrogom i spowalniają ich. Ale przeciwko dystansowym nie są dobrą. Rycerze wszechstronni przeciwko atakom na odległość. Wszechstronni są. Atakować wszystkich wrogów w kręgu wokół siebie. Ja zatrzymam się biczów na razie tutaj. Weźmiemy kolegów i tutaj oczywiście postawimy, żeby tu bronili. Naszej posiadłości mamy jeszcze 9 złota. Damy jeden budynek, żeby też się rozwinął. Myślę, że można by tutaj jedną wieżyczkę postawić na wyższy poziom. I postawimy jeszcze jeden budynek tutaj. Robimy na razie zarobki, słuchajcie, z budynków, a nie z farm. Dopóki nie odblokujemy możliwości bronienia tego jakoś, bo widzieliśmy, jak mocno nas poniewierali tam. Więc no właśnie. Bardzo dziwne są te ziomy. A ja tu też będę oczywiście starał się pomagać tym kurlającym się Stefanom. Znaczy właśnie im przeszkadzać. Pomagać moim. Dobra. Super moc. I teraz ładnie nam poszło. Ciekawe, oczywiście też włączyliśmy tego perka. Utrudniającego. I co teraz? Mamy 12. Atakują nas tylko tutaj, jeszcze nie atakują z lewej strony. Dobra, czyli tutaj chcą w nas wejść, więc myślę, że tak. Ulepszymy sobie jedną wieżę. Postawimy też łuczników. Ale tym razem właśnie chcę łuczników z długimi łukami i oni tutaj bardzo dobrze będą stali w domu. Mam jeszcze 3 monety. Więc mogę 3 monety zainwestować w ten domek. Dobra. Okej. Okay. I dom automatycznie mi się jeden zawsze zrobi. Oczywiście mogę też zaoszczędzić pieniądze i szybciej rozbudować. Dodając więcej na przykład murów albo ulepszając mury szybciej. No trzeba się zastanowić, co się bardziej będzie opłacało, żeby to wszystko tutaj przeżyć. 6. fala. Tak. Ło! A ci łucznicy, aha, bo oni będą z daleka strzelać, a będą nadzieję, że będą uciekać, mam nadzieję. Opalam moc. A, dobra, to jest ten moment, kiedy będzie dużo tutaj łuczników. Fak. Dobra, to jest moment z dużą liczbą łuczników. Faktycznie, tu może być sieczka. Zaraz wejdę między tych łuczników, jak tylko mi, dobra, zdolność pozwoli. Sami widzicie, że to nie jest takie łatwe i muszę uciekać. Moi się tutaj respawnują bardzo mocno, dobrze. Dobra, wszystkich tych, którzy wyjdą, będziemy starać się miażdżyć, ale ja tutaj mogę dostać ostry wpierdziel. Dobra, ten się tutaj poświęca, chłopak. Dla dobra sprawy. Odpalamy moc. Dobra, przeżyłem to. Nie jest najgorzej. Okej. Okay. Dobra. Pięknie. Okej. Okay. Znakomicie. I teraz tak, tutaj teraz muszę się... Ło, mam sporo hajsu. Trzeba się zabezpieczyć przed latającymi teraz tutaj, tak? Więc postawimy wieżyczkę i od razu ulepszymy wieżyczkę. I to chyba jedyne, co na razie zrobię. 10 monet może bym warto było zaoszczędzić faktycznie. Albo zainwestuję 2 monety. Tak, zainwestuję 2 monety jeszcze tutaj, bo nie wiem, czy to nie jest koniec. Miejsc na rozbudowę domków i reszta to już będzie się automatycznie sama rozwijać. Teraz zbieramy monety, więc już nic więcej nie ulepszam. Jest 15 latających typów, no jak w Tower Defense. I cyk. Zbierzmy trochę hajsu. O właśnie, tu już łucznicy stoją. Oni jedyne co mogą robić, to faktycznie tutaj strzelać. I chronić. Ja nie mogę pomóc. Niestety. Zobaczymy, czy ostatnio straciliśmy jakieś budynki. Zobaczymy, czy teraz znowu stracimy. No, tam atakują, faktycznie, proszę bardzo. Nie zniszczycie, nie zniszczycie. Udało się. O kurczę, na jakim fuksie w sumie. Dobrze, że ulepszyłem te dwie wieżyczki. No i patrzcie, sypnęło mi się... No i teraz będzie grubo jeszcze. No może nie tak bardzo, ale ulepszymy teraz nasz główny zamek. Cyk. I co możemy dodać? Możemy dodać tak naprawdę, że jestem dowódcą. Aura lecząca. Aura lecząca. Ogólnego mózgu obrażenia przez twoją postać. Jednostki uczyn szybciej, gdy nimi dowodzisz. Zróbmy to. I czy mogę ulepszyć? 8. Dobra. Chodziło o to, żebym wziął właśnie tych ziomków i żeby oni zawsze chodzili ze mną. Bo mam aurę leczącą wokół, tak? Więc mógłbym teraz z nimi stać na froncie i atakować. Tak bym chciał zrobić. Więc skoro nie mamy tyle pieniędzy, ile byśmy chcieli, to trzeba w takim wypadku zainwestować w obronę. I to na wielu frontach. Tutaj możemy postawić tylko to.
Dobra. A wiecie co? No tak, pamiętacie, że to miało też funkcję wybuchową, nie? Że można ulepszyć... Właśnie, można... Ej! No właśnie! Funkcja wybuchowa tu była, po to zrobili te wybuchy. Muszę to przetestować. A tymczasem na razie postawię jeszcze jedną wieżyczkę tu. Mamy jedną monetę, nie mamy na razie tutaj budynków. Ale wszystko z czasem. Wszystko z czasem, rozbudujemy te... elementy obronne na przyszłość. Dobra, to teraz pytanie... Wydaje mi się, że będziemy musieli chyba chronić tę część, bo tu jest chyba niebezpieczniej. Jak mi się wydaje, mniej bezpiecznie. Dobra, tutaj niech atakują, ja będę obok nich. Ojojoj! I tyle z bycia obok nich. Bardzo mocno biją te ziomki. Ja mam aurę ochronną niby, tak? Leczącą, więc super, bardzo mnie to cieszy, ale... Ja chyba też się leczę tak naprawdę tą aurą ochronną, więc super. Dobra, chodźcie za mną, bo tu trzeba... O, tu już rozpierdziel się zrobił. I proszę atakować typów. Tak, tam już podniszczyli niestety dwie wieże. Dlatego, że nie ochroniłem ich za bardzo. Ale nadal jest w porządku. Tak? Nadal jest w porządku. Systemy obronne mogą być zniszczone, bo widzicie, że one są odbudowują się same. Latające dziadygi. To latające dziadygi na pewno nie będą wymagały ode mnie... budowania murów, ale i tak bym chciał te mury zbudować mimo wszystko. Zaraz zobaczymy co. Dobra, tu się już nie da ulepszyć. Może byśmy ulepszyli... Ulepszmy, jestem ciekaw, ulepszmy łuczników. Proszę bardzo, część łuczników na zewnątrz, część w środku. Będę chciał mimo wszystko postawić więcej murów. Cyk. Proszę bardzo, i cyk. Dobra. Z wielką chęcią ulepszę też z tej strony jakąś wieżyczkę. Mam jeszcze 4 punkty. Mogę zainwestować jeszcze w jednych wojowników, ale tym razem weźmiemy sobie po prostu rycerzy. Niech oni tu w środku po prostu mają wolną rękę co do wyzwań, a ci będą chodzić ze mną. Zapraszam. Chociaż teraz się w sumie średnio przydacie? Nie, no przydacie się tutaj. Spójrzcie, co tu lezie. Tu lezą Stefany. Tak? Nie mam już złota, zaczynamy. Cyk. Tak, tu będą latające ziomki, więc tutaj łucznicy się przydadzą na tamtej, z tamtej strony. Ale widzę, że łucznicy też... Dobra, nie kazałem im stać w miejscu, więc to też trochę zmienia. Dobra, odpaliłem moc, też pomagam atakować. Ja tutaj w sumie z tyłu stoję, żeby raczej wspierać ataki i w sumie już całkiem nieźle jest. No ładnie, zobaczcie, teraz ładnie. Ładnie tam trzaskają. Mam nadzieję, że tam wszystko jest w porządku na górze. Chyba wygląda na to, że jest. Tak, tam jest całkiem bezpiecznie. Tak naprawdę bałem się właśnie tego najazdu grubasów tutaj z tej strony. No dobra, w porządku. No i to, ta fala chyba, co teraz widzę, nadchodzi, to chyba mnie rozwaliła najbardziej, prawda? Więc ile mam? 30 monet, tak? Spróbujmy zatem ulepszyć główne mury. Czemu nie? Darmowe budynki jeszcze są, więc postawmy jeszcze tutaj dwa. Budyneczek był, oj, to można jeszcze rozbudowywać je nawet. Dobra. Łucznicy są rozbudowani. Tutaj możemy zrobić, faktycznie możemy zrobić też, słuchajcie. No właśnie, te bomby. Wiecie co, zrobię tę farmę, która ma wybuchać, bo jestem ciekawy jak to działa. Zrobimy farmę, a tak naprawdę jest po to, żeby to była pułapka wybuchowa. Zamiast farmy. I tutaj mogę jeszcze znacząco zwiększać dochód, ale wiecie co, skoro to ma być wybuchowe, to ja nie chcę tego rozbudowywać. Tu można postawić jeszcze jakieś jednostki. Byśmy chcieli, ale myślę, że rozbudujemy też... Nigdy nie rozbudowałem wieży na wyższy poziom, zapomniałem też o tym, o kurczę. No tak, faktycznie, a tu jeszcze można jedną wieżę postawić. Zapomniałem, że tutaj te wieże faktycznie mogą być jeszcze bardziej rozbudowane. I teraz tak, tutaj są ci łucznicy, ja bym chciał ich zabrać. Chodźcie koledzy i koleżanki. Tak, ja bym chciał, o, mogą być jeszcze bardziej ulepszeni. Ja bym chciał was również postawić tutaj w środku, bo teraz... A wy czemu tu uciekliście? Bo tutaj trzeba wszystko bronić. Tak? Teraz tu jest niebezpiecznie, proszę tutaj bronić. Może jednostek za dużo nie wziąłem, nie mam, ale dadzą radę. Mam nadzieję. Postawimy jeszcze ten budynek, skoro mam monetę. I jedziemy. Zobaczymy, czy to przeżyje. I jedziemy. Nie wiem, kogo wspierać. W którą stronę? Tu widzę, że się porozdzielali. Oczywiście można te jednostki sobie ułożyć, jak się chce. Co jest fajne. No tam jak zniszczą, to wiadomo, czym to się skończy dla nich. Skończy się dla nich śmiercią bardzo szybką.
Tam się co dzieje? Dobra, tam poszli atakować. Ja na razie bronię tutaj tej strony. Bo tu się generują... Tam poszli... Tam też jakiś rycerz poleciał, zobaczcie, jeden. Tutaj łucznicy strzelają, tutaj jesteśmy w stanie bronić tej strefy. Tam zaraz walnie, zobaczymy jak to wygląda. BUM! Okej, to była ta pułapka. Dobra, tutaj atakuję szybko tego gościa. Dobra, nie ma go. Tutaj kolejny duży jest, który bardzo eliminuje mi kolegów, więc postaram się go tutaj przytrzymać koło siebie trochę. A chyba jesteśmy w stanie to przeżyć. Dobra, tutaj... O! Wyciągałem, nawet mnie zniszczyli jeszcze. Proszę bardzo. Przeżyta noc. Okej, super. 34 monety na rozwój, tak? No dobra, no dobra. To teraz pytanie tylko... Dobra, wiecie co? To skoro tutaj teraz, zobaczcie, idzie jakaś potężna fala łuczników i ziomeczków, to może tutaj też byśmy powiększyli... rozbudowali mury. Zobaczymy te wieże. Oj, to może być ta wieża. Nie wiem, czy ona to jest ta magiczna, czy nie. Ulepszenie, płyty żelazne, ta wieża staje się opancerzoną twierdzą, która nie zostanie zniszczona łatwo. Balista, ta wieża ma zwiększony zasięg, strzela bardzo potężnymi pociskami o niskiej szybkości. Ognia skupia się na machinach oblężniczych i innych dużych przeciwnikach. Na dużych przeciwnikach, nie? Ale dobra, ulepszenie, płyty żelazne. Bardzo ciężka będzie w zniszczeniu. Natomiast to też oznacza, że ja bym chciał tych rycerzy jeszcze tutaj podnieść. Tak jest. Niech będzie więcej rycerzy. I co, mam jeszcze 5 monet? To jeszcze ulepszymy jedną wyżyczkę tutaj. O, tutaj wszystko teraz się tutaj skupia. Więc mam nadzieję, że oni też ruszą do walki. Mam taką nadzieję. Dobra, jedziemy, zobaczymy, bo już tak nie mam pieniędzy. Tylko tam są łucznicy. O właśnie, też te ziomeczki. Jestem tu obok was, będę wam pomagał. Z tyłu co prawda, ale... Bo to mocno bije. Ojojoj. Ale tu się dzieje. Włączę moc nawet specjalną, żeby tu ich trochę... pomęczyć. Jak tu jest sieczka. Wow. Dobra, stoję z tyłu, ale im pomagam. Tam łucznicy, zobaczcie, bardzo ładnie. Ale tamci się w ogóle nie ruszyli. Jezu, co tu się dzieje? Zobaczcie tych łuczników, ile tu ich jest. O mój Boże. Łodże, o Jesus. Dobra, leczymy ich tu może jeszcze przy okazji, tak? Wszedłem między nich. Ale w sumie całkiem ładnie sobie radzą, słuchajcie. Całkiem nieźle sobie poradzili. Dobrze jest. Jest dobrze. Pięknie. Super. Ekstra. Wszyscy żyją. To najważniejsze. Tylko szkoda, że ja nie widzę, która jest fala. Dobrze byłoby widzieć, która jest fala teraz. Co to ma być? To taka fala na odsapnięcie, że tylko 5 ziomeczków naraz, tak? To jest jakaś taka, że mam sobie odpocząć? Czy co jest grane? Nie wiem. 37 monet. Dobra, zainwestujemy tutaj. Okej, to mogę jeszcze jedną wyżyczkę postawić? Mogę jeszcze jedną wyżyczkę postawić. Świetnie. Oczywiście na najwyższym poziomie. Ulepszę wszędzie mury. Mur tutaj. Lejna mur tutaj. Wyślij co i postawimy... Ach, już mnie nie stać za 15. Dobra, to już jest za drogo, więc... Robimy tak. I 7 monet mogę zachować na następną falę, albo możemy tu coś zrobić. Czyli... Czy mamy jeszcze jakieś domki do rozwoju? Nie. To jest max, bo to sam rozwija te domki teraz, tak? Tyle wiemy. Mogę natomiast jeszcze tutaj postawić łuczniczy poligon, ale wiecie co, ja chyba te 7 to ja sobie chyba już zostawię. Chyba, że chcemy postawić, słuchajcie, chyba, że chcemy postawić kolejną wybuchającą, ale wiecie co, ja tu... A, tu jeszcze jest rozwój wieżyczki, dobra. Tu niech jeszcze wieżyczka będzie lepszego poziomu. I dlaczego to jest takie niby easy proste? Te ziomeczki takie łatwe do zabicia są? Przecież to jest taka, wiecie, fala, która ma nas trochę... Ma nam trochę jakby... O właśnie. Ma nas przygotować na finalną falę. Chyba. Mój Boże. Co tu się szykuje? Tu są jakieś balisty faktycznie. 5 balist tu ma być. Dobra, musimy zrobić jakąś wieżę. Która będzie te balisty niszczyć. Tylko te balisty idą z każdego kierunku. Jezu. Czy ich pogrzało? Dobra, weźmiemy tutaj i damy rzeczywiście balistę też. Co tu się? Jak ja mam się przed tym obronić? To jest dla mnie pytanie kluczowe. Są łucznicy. Tu mogę dać... Dobra, 8 więcej. 8 zainwestuję, to będzie więcej tych ziomeczków. Niech oni tutaj bronią. O mój Boże, no to teraz 8. Na co jeszcze mogę wydać 8? To wszystko kosztuje dużo. Za dużo.
Nie wiem, może muszę jakoś jeszcze porozstawiać ludzi. Dam tutaj to i zamienię to od razu na pułapkę wybuchową. W sumie to mogę tych pułapek teraz porozstawiać, tak? Bo one kosztują tylko 3. Pułapka wybuchowa, proszę bardzo. Niech będzie. To są wszystkie pieniądze. Zobaczmy, jak oni sobie z tym poradzą. Może powinienem był rozstawić jednak... Rozstawienie jednostek może ma sens. Ale zobaczymy. O Jezu, co tam idzie? Faktycznie. Ło, ta balista! Co ona tu robi? Niszczyć balistę. Dobra, zniszczona. Cyk. Co tu się odwala? Dobra, tu jest rozwałka. Okej. Ale rozumiem, że to po prostu na razie była... To są takie fale, które się uruchamiają jedna po drugiej. To tu jesteśmy tutaj mocno chronieni. Muszę zobaczyć, gdzie są jeszcze balisty. Dobra, stąd idą. Idę na balisty. Niszczą jak cholera. Dobra, tam się rozpadały, bo chyba ta nasza duża balista po prostu robi robotę. I tyle. Tutaj pomagam też im. Trochę ich wyleczę przy okazji. Tak. Dobra, tu poszło ładnie. Dobra, kolejna... A widzicie? Tak, mi się wydaje, że ta balista świetnie likwiduje faktycznie ich balisty, czyli ich katapulty. Balistę my mamy, a to moim zdaniem to są katapulty, co oni mają, tak? Żeby nie mylić nazw. Tam też lecą. Dobra, też rzuciliśmy się w środek walki. Nawalamy typów. Dobra, idę na balisty. Najważniejsze to jest niszczenie ich jednak, mi się wydaje. Bo to nie zawsze się uda. Ojej, oj. No właśnie. Dobra, cyk. I balista zniszczona. Katapulta, przepraszam. Dobra, trzeba tutaj pomóc. Brońcie, brońcie, brońcie. Ja to niszczę katapultę. Nikt mi nie pomaga w niszczeniu tej katapulty, ale damy radę. O, dobra. No, niestety widzicie, zniszczyli tam już... tutaj, obronę zniszczyli. Zdecydowanie tam już jest niebezpiecznie. Czy to koniec? Nie. Jeszcze nie. Ale na razie jest spokój. Nie mogę niczego odbudowywać. Myślę, że po prostu cisza przed burzą. O, dobra, jakiś strzał poleciał kontrolny. Dobra, i są kolejne ziomki. I są kolejne ziomki. Tamte niech chronią rzeczywiście tamtą część. Cyk. I lecimy w balistę. Dobra, ładnie zaznaczyliśmy i ładnie zniszczyliśmy. Dobra, już muszę uciekać. Ale widzę, że za mną też potrafią polecieć. Tak, w ogóle ja zbieram agro, jak jestem obok. Zauważyłem. Na mnie się skupiają. Dobra, niszczę balistę. Dobra, balista zniszczona. Katapulta, kurczę, przepraszam, ciągle mylę. Ach, bo nam zniszczyli w ogóle tutaj tę wieżę, która była wieżą balistyczną właśnie, tak? Tu trochę gorzej w takim wypadku. Ale mam sporo jednostek, więc powinno dać radę. Syk. Przeżyliśmy to. To była ostatnia fala? To była ostatnia fala. O kurczę. No i fajnie. Słuchajcie, no czyli jest... Jest wyzwanie. Jest fajnie. Pierścień wskrzeszenia. Otrzymujesz jedno super szybkie wskrzeszenie każdej nocy. Okej, okay, dzięki. Może się przydać. Co mamy następne? Mamy olej wrzący. Odblokować nową ścieżkę ulepszeń dla swoich wież obronnych. Palący się olej zadaje obrażenia obszarowe wrogim jednostkom w pobliżu. Czy najlepiej tym zewnętrznym, tak? Jakoś dać wieżę na froncie, która będzie oblewać ich wrzątkiem. Pola dyniowe dają większy dochód i mają więcej życia, ale są też droższe. To jakieś zabezpieczone muszą być. Jeszcze coś zblokowaliśmy? Tak. Trening asasyna. Trwale odblokować nową ścieżkę ulepszeń dla swojego centrum zamku na poziomie drugim, która znacznie zwiększa obrażenia zadawane przez atak i skraca czas odbywania specjalnego ataku, gdy zostanie wybrana. Proszę bardzo. Dobra, słuchajcie. A widzicie, czyli nadal można nawet grać na tych samych mapach, ale mamy dodatkowe wyzwania, które nam pokazują, czy udało nam się zrobić wszystko, czy nie. Nie przedłużając już bardziej, słuchajcie, podoba mi się. Całkiem przyjemna gierka. Jak wam się podobało, zostawcie lajka. Komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco, dajcie znać, co o grze sądzicie i jaką widzicie przyszłość dla tego tytułu, bo mi się podoba to, że rzeczywiście można dalej wrócić na ten sam etap później i spróbować sobie zwiększyć poziom trudności, troszkę inaczej pójść, odblokować w po drodze inne moce i wtedy spróbować rzeczywiście coś tam mocniej pocisnąć. A tymczasem ode mnie wielka piona i do zobaczyska. Cześć!